Tematem dzisiejszego odcinka będzie wymiana amortyzatorów w Skodzie Octavii. Ja się zabieram do pracy, zapraszam Was do oglądania. Przystępujemy do odkręcania koła. Auto musimy podnieść na podnośniku. Wcześniej luzujemy śruby. Jak już mamy koło w górze, odkręcamy wszystkie śruby. Zluzowałem wcześniej. Na to wygląda. Dobra, środki mamy. Wszystkie 5. Koło ściągamy. Stawiamy w jakieś lubię miejsce, żeby nie przeszkadzało. Co my tu mamy? Amortyzator nie wygląda za ciekawie. Kupa rdzy. Amortyzatory nie trzymały już w ogóle. I zaczynamy od odkręcenia tych śrub tutaj u góry. Zakręcone. Udało się odkręcić, ale dopiero czymś takim. I to wsikałem WD-40 i w prawo, w lewo, dopiero puściło.
Gdzie nie idzie? Tym sposobem dobrałem się do drugiej śrubki. Mogę wyciągać amortyzator. Sposobem wyciągnąłem amortyzator. Wygląda tak. Szału nie ma, cały port zawiały. Ogólnie odbój jest w nawet fajnym stanie. I się zastanawiam, żeby te odboje zostawić. Mimo że kupiłem nowe, to chyba je zostawię. No, jeszcze się nad tym zastanowię. Teraz musimy ściągnąć tą część. Teraz kręcimy to. Dobra. Teraz to. No i te odboje u mnie wyglądają zupełnie przyzwoicie. Zastanawiam się, czy sens jest je wymieniać. Amortyzatory ze znaczkiem Audi to prawdopodobnie mogły być oryginalne. Nieźle to wygląda. Ja je po prostu chyba wyczyszczę, wymyję i włożę z powrotem. Coś mi się wydaje.